No, witam. Długi weekend minął, więc troszkę sobie posiedziałem w końcu nad czymś, co dawno chciałem zrobić, czyli nad Unity. No i stworzyłem jakąś tam prostą gierkę. Zobaczcie. Czyli teraz co zrobiłem? No, zrobiłem ludzika, który chodzi, tak? Czyli animację podpiąłem. Chodzi też na skosy, tak? Jak stoi, to tam klepie łapkami. Dodałem jakieś kolizje, tak, czyli tutaj nie wejdzie, tu nie wejdzie, tu są kolizje, o, tu się chowa. No, trzeba nad tym popracować. Ważne jest, że wszystko to możemy sobie w łatwy sposób rozwijać. Możemy sobie tutaj, zobaczcie, położyć inne kolory i on z automatu może sobie po tym chodzić. No i co ja tak naprawdę zrobiłem? Dodałem dwa skrypty, gdzie jeden skrypt przypisuje ludzika do kamery, czyli pozycję naszego playera. Naszego ludzika do pozycji kamery, dlatego się kamera porusza wraz z ludzikiem, a drugą rzecz po prostu oprogramowałem kontroler dla danego ludzika, czyli przypisałem jakieś tam zmienne, żeby szybko chodził, wolno chodził i jakie przyciski odpowiadają za prawo, lewo, górę, dół. I tutaj oprogramowane są te przyciski, podpięte do odpowiednich prędkości, tak jak on tam ma sobie chodzić. No i odpowiednie animacje, też są eventy zrobione z animacji. I z naszych animacji może sobie pokażę, jak to wygląda. Player i mamy animator, tak, czyli tutaj są porobione, czyli jeśli on stoi tam rękoma robi, no to ma przejść sobie w stan, czyli dokładnie tak jak było w Unreal Engine. Co on ma tam zrobić, warunki, czyli mamy speed, speed down, speed up. Jeśli przekroczymy odpowiednie warunki, czy on zaczyna się poruszać, no to przechodzi w inną animację, na przykład chodzenia prawo, lewo i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Naprawdę ten silnik troszkę mnie wciągnął, więc pewnie się pobawię tym dłużej. Ja oczywiście podpinam te kursy, z których tutaj się bawiłem. Jest to kurs takiej platformówki. Po prostu troszkę inaczej go zrobiłem. I tutaj sobie jest stronka z tymi title mapsami. No i polecam, tak? Bardzo fajna zabawa. No dobra, do następnego. Pa.